miałem firmę transportową na zasadzie prywatnych frachtów, tylko to strasznie wymagało dużego zaangażowania czasowego. No, przeczytaj dwie książki, zobacz trzy filmy na YouTubie i zapytaj chociaż tego kumpla, czy on by to kupił. Jeżeli kupuje mieszkanie w bloku z płyty, które z założenia ma być tanie, to ono finalnie musi być tanie. Jak lipując na małych mieszkaniach, które są po 400 tysięcy złotych, to mogę tych mieszkań za ten sam kapitał kupić 30. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Maciej Wielman. Piąteczka. Cześć. Maciej jest fliperem. Jest fliperem na rynku pierwotnym. Jest współtwórcą marki Flip na Pierwotnym. I zrobił sam ponad 200 flipów. I pośredniczył przy transakcjach za ponad 1 200 000 złotych, to jest tak duża kwota, że tak rzadko jej używam, że aż się pomyliłem. Więc to jest naprawdę człowiek, który ma doświadczenie we flipach, w szczególności na rynku wtórnym. Moje doświadczenie jest oparte głównie o rynek wtórny, mimo tego, że jestem deweloperem, mimo tego, że sam flipuję na rynku pierwotnym, ale jakby moją ekspertyzą jest wtórny. Dlatego zaprosiłem tutaj człowieka, który wie bardzo dużo na temat rynku. Ile lat jesteś w tym biznesie, Maciej? 10 lat stricte mieszkaniówka, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o nieruchomości, no to będzie 18 lat. Okej. I jak to się stało, że zacząłeś się tym zajmować? Jakbyś mógł przybliżyć swoją drogę dojścia do tego miejsca, w którym jesteś. No więc na początku to wyglądało tak, że jak miałem, w ogóle nigdy w życiu nie pracowałem na etacie. Jak miałem 18 lat, otworzyłem pierwszą działalność gospodarczą. W wieku 21 lat założyłem pierwszą spółkę z o.o. No i jak się zastanawiałem, co robić, to tata mi doradził, żebym kupił działkę, podzielił ją na mniejsze działki i wybudował dom. Więc pomysł wydawał mi się dobry, szczególnie, że nie wtedy jakby korelowało się to z moim pomysłem na życie, żeby nie pracować nikogo na etacie i nie słuchać niczyich poleceń. Więc kupiłem 40-arową działkę pod małą miejscowością, jestem z małej miejscowości, podzieliłem na 4 działki 10-arowe i zacząłem systemem gospodarczym budować dom jednorodzinny. Dlatego moja jakby geneza nieruchomości wywodzi się stąd, że najpierw wybudowałem 7 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, czyli na rynku pierwotnym, a potem dopiero przeszedłem na flipowanie mieszkaniami. Okay. Po prostu te zyski, jak budowałem w takiej małej skali dom jednorodzinny czy w zabudowie bliźniaczej, były porównywalne do zysków z flipa z jednego mieszkania. A proces zaangażowania czasowego, odpowiedzialności po sprzedaży takiego domu, no jest niewspółmiernie większy. Tak, i to też była dla Ciebie duża lekcja. A no, pierwszą działalność, co robiłeś, jak miałeś 18 lat, to co było? Wiesz co, na początku była, jakby dostałem, pożyczył mi tata pieniądze, więc zakupiłem tą działkę, więc to był... W ramach JDG to było, tak? W ramach JDG. Kiedyś załatwienie kredytu dla nowo powstałej działalności gospodarczej, zabezpieczonego w ogóle na nieruchomości w kontekście budowy domu, było zdecydowanie łatwiejsze niż dzisiaj. JDG po 6-12 miesiącach już mogły starać się o kredyt, więc częściowo sfinansowałem to z kredytu, ale w międzyczasie wziąłem pierwszego busa w leasing, potem docelowo miałem je 3 i miałem firmę transportową na zasadzie prywatnych frachtów. Tylko to strasznie wymagało dużego zaangażowania czasowego i jakby to była moja baza w ogóle do stworzenia zdolności kredytowej do działania w biznesie, ale to jest ciężki kawałek chleba. Czyli co, trochę chciałeś sobie założyć tę firmę po to, żeby zbudować zdolność, czy po prostu przy okazji? Wiesz co, musiałem założyć firmę, żeby zacząć w ogóle normalnie działać, bo nie chciałem tego robić na takiej zasadzie, że kupię działkę na fizola, potem ją podzielę, potem będę czekał, żeby nie zapłacić podatku. To w ogóle nie tędy droga, bo ja jakby od samego początku wiedziałem, że chcę robić biznes, więc doszedłem do wniosku, że trzeba to zrobić tak, jak książka pisze. Otwórzmy JDG, wtedy było 2 lata zwolnienia tego z ZUS-u, tak jak dzisiaj, tylko wtedy ZUS chyba kosztował 300 zł i chciałem to zrobić od początku do końca. Od pierwszego dnia mogłem budować zdolność kredytową, tak. Więc jakby podszedłem do tego nie tak na dziko, tylko od A do Z. Wzięcie leasingu. No, na osobie fizycznej nic nie możesz zrobić. 18 lat temu, jak ja zaczynałem, poszedłem do Fiata, wpłaciłem 10%, wyjechałem autem za 100 tysięcy złotych. 18 lat temu to było bajecznie drogie auto. Tak. Droższe niż osobówki, którymi wtedy jeździłem, więc to bardzo otwierało duże możliwości. I to też taka jest rada dla wszystkich osób, które przychodzą i się zastanawiają nad pierwszym flipem i zadają bardzo często pytanie, czy otworzysz JDG. Ja mówię, pewnie, że tak, już jest za późno, bo to zawsze da Ci lepszy start. A jeżeli zrobisz tego flipa, opodatkujesz go zgodnie z prawem
i zawiesisz tą działalność, to możesz to zrobić z telefonu. Za 15 minut działalność jest zawieszona, nikt się ciebie nie będzie pytał, ale jest to zrobione te, no, zgodnie z prawem i śpisz spokojnie. Tak, no tyle, że płacisz wysokie podatki, ale, generalnie jest wszystko okej. Okay. A pamiętasz, jakie to były kwoty i za ile kupisz tą działkę? Jejku, pierwsza działka kosztowała w granicach 80 tysięcy złotych. Okej. Okay. A twój tata, tak zapytam, był przedsiębiorcą, że ci taką radę dał? No tak, miał swoją firmę okien plastikowych. Okej. Okej, bo powiedziałeś o tej zdolności. Ja ostatni weekend miałem taką rozmowę z moim elektrykiem, który też ma firmę, i on mnie zapytał coś takiego: Daniel, ja myślę, żeby może wziąć od ciebie 10 najem do podnajmu, bo bym sobie chciał zrobić zdolność kredytową. I ja mówię: słuchaj, masz dochodowo firmę, zatrudniasz ludzi, masz brygady, robisz elektrykę po deweloperach i ty się chcesz wpierdzielać w podnajem po to tylko, żeby przymielić pieniądze, przecież to, ta firma ci padnie, jak się tym zaczniesz zajmować, nie? I jeszcze tego nie potrafisz robić, nie masz żadnego mieszkania na wynajem i taki miał pomysł po prostu. A to ta firma mu je generowała, rozumiem, tak? Generowała mu dochody, no właśnie nie takie, jakby chciał, tak chciał jeszcze dołożyć trochę, a nie chciał większej skali. Więc ludzie mają też takie pomysły, żeby założyć firmę, albo mówią niektórzy: wezmę coś w leasing tylko po to, żeby robić koszty. No, ale nie wszyscy wiedzą to, że jak nie potrzebujesz czegoś, to tracisz na tym, tak? To nie jest dobry pomysł. To możemy to od razu zdradzić, taki tanik, jakby ktoś nie wiedział inwestowania. To nie jest dobry pomysł. Właśnie, szczególnie przedsiębiorcy mówią, że wy macie samochody za darmo, bo sobie koszty robicie i nie płacicie od tego podatku, tak? No ale my używamy tych samochodów, dzięki temu zarabiamy, a nikogo na podjeździe nie stoi 100 samochodów, żeby tylko koszty robić. Tak? No nie, to tak nie działa, bo przecież VAT-u nie idzie odliczyć, bo tylko do 150 tysięcy. Dzisiaj umówmy się, Passat kosztuje więcej, czyli niedługo tylko Fabia będzie w to wchodziła. Nie można odliczyć VAT-u od paliwa. No, odliczenie tych kosztów jest znikome dzisiaj przy samochodzie osobowym. Umówmy się, to jest żaden benefit tak naprawdę dzisiaj dla przedsiębiorcy. To są groszowe sprawy przy zakupie całego samochodu. Tak, a co dziwne, na zachodzie, albo nawet na południu, w Czechach, na Słowacji, tam jest normalnie, można na to odliczać, czy nawet w Niemczech, tak? No ale to by działało pozytywnie dla całej gospodarki. Gdybym miał mógł odliczyć VAT od całego samochodu, to może nie kupiłbym S-klasy w dieslu, a V8. Tak, dokładnie. Maciej, jakbyś mógł powiedzieć, na czym polega Twoja strategia inwestycyjna, tak? Czyli jakby jak Ty działasz, w jaki sposób, w jakim modelu Ty zarabiasz na flipach? No więc może zacznijmy od początku. Rynek pierwotny, jak ja w ogóle zaczynałem flipować, to zadałem sobie bardzo proste pytanie. Czy są w Poznaniu ludzie, którzy są skłonni na tamten czas zapłacić 800-1000 zł za metr kwadratowy więcej mieszkania, żeby dostać nowy blok z windą, świeżo wykończony, mieć sąsiadów podobnych do siebie? Ciężko mi było znaleźć odpowiedź na to pytanie, ponieważ w całym Poznaniu mieszkań sflipowanych na tamten czas może było 10. Mhm. Nie szło zestawić cen, nie szło zrobić badania rynku, mogłem się tylko posiłkować flipami na rynku wtórnym. I mniej więcej to było 1000 zł ten finalnie produkt więcej kosztował dla tego docelowego właściciela i stwierdziłem, że na pewno jest jedna osoba w Poznaniu, która zapłaci 1000 zł więcej za nowe mieszkanie w bloku. No i tym sposobem jakby poszedłem w tym kierunku, realizując to zawodowo, bo wcześniej miałem dwa nowe mieszkania na rynku pierwotnym, które sprzedałem z bardzo dużym zyskiem, więc wiedziałem, że trop jest dobry. Więc taki podstawowy model biznesowy, który uważam, że każdy od niego powinien zacząć, to kupić bardzo dobrze mieszkanie, bardzo dobrze, czyli poniżej ceny rynkowej, nie płacić za nie w trakcie budowy, przede wszystkim mieć możliwość wyjścia z transakcji w każdym momencie, bo sytuacja gospodarcza, no i fluktuacje są bardzo duże i bardzo szybkie, wykończyć to mieszkanie dla docelowego właściciela, ale też normalnie z głową. To nie jest tak, że kupisz mieszkanie na rynku pierwotnym, to teraz za 5 koła zrobisz remont do metra, bo tego nigdy w życiu ci klient nie odda. Więc trzeba to zrobić analogicznie do inwestycji, którą kupujemy, bo z drugiej strony są inwestycje w Warszawie, tak jak teraz jesteśmy w Gdańsku, w Krakowie, gdzie zrobisz za piątkę do metra i będzie za tanio. Wykończ to mieszkanie w fajnym, ładnym standardzie i wprowadź tam docelowego klienta. To jest taki podstawowy model. Niektórzy mówią, jak ja mówię często, żeby robić te optymalne remonty pod dane mieszkanie, pod klienta i pod standard, to niektórzy mówią, że no, ty robisz tanie remonty, ale gdybym robił bardzo drogie remonty, to bym się inwestowywał, tak? To jest tak, jakby ktoś sobie zamówił Fiata ze złotym lakierem z zamieszko złota, tak? To nie jest Dubaj. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, takie pierwsze, komu ja chcę sprzedać swój produkt? Jeżeli kupuję mieszkanie w bloku z płyty, które z założenia ma być tanie, no to ono finalnie musi być tanie, jako produkt całościowy, no to nie będziesz stawał złotych klamek, no bo klient ci tego nie odda, no bo on liczy 5000 zł do zdolności kredytowej. Jeżeli masz 100-metrowe mieszkanie na Mokotowie, to ten klient, jak mu wsadzisz za tanią kuchnię, to odrzuci twój produkt,
za to, że ono jest źle wykończone, w sensie źle za słabo, nieadekwatnie do jego oczekiwań. Dokładnie. Więc to zawsze zadajemy sobie pytanie, komu chcemy sprzedać nasz produkt i tak go szykujemy. Okej, to jak dzisiaj zarabiasz? Co dzisiaj robisz w swoim biznesie? Jak kupujesz te mieszkania? W jakim modelu i finansujesz je? No dzisiaj, czyli odpowiadamy na czas, czyli mamy wrzesień 2024, to trzeba powiedzieć, że sytuacja na rynku nieruchomości wraca do normalności, przez to, że czekaliśmy na tą decyzję o kredycie na zero, to cały rynek nabrał powietrza i prawda jest taka, że się wstrzymał z zakupami. To dzisiaj jest najlepszy czas na zakupy, ponieważ nabywamy nieruchomości w Warszawie w systemie 10-90. Szybko wyjaśnimy, jak to działa. Wpłacamy 10% deweloperowi, resztę, czyli 90%, płacimy za 2 lata na koniec budowy. Takiego systemu płatności u deweloperów w Warszawie nie było przez ostatnie 5 lat. Więc dzisiaj tak naprawdę jest najlepszy czas na zakupy, po to, żeby kupić mieszkanie, nie płacić przez okres budowy i za 2 lata podjąć decyzję, czy chcemy to sprzedać na etapie budowy, czyli nie angażując reszty kapitału, czy zapłacimy deweloperowi, wykończymy to mieszkanie i dostarczymy gotowy produkt na rynek. I myślisz, jak długo ta sytuacja potrwa? Chodzi Ci o takie preferencyjne warunki zakupowe? O to, że deweloper, dzisiaj trochę rynek krwawi i deweloperzy jakby są dużo skłonniejsi do ustępstw, bo ostatnie 5 lat było takie, że jak chciałeś negocjować, to niekiedy była odpowiedź, no to okej, okay, to w górę. No. Albo nie sprzedamy Panu tylu mieszkań. To bardzo często słyszałem taką inwestycję. Dzień dobry, chciałem 20 mieszkań. No, dla Pana to 10. Więc takie sytuacje też miały miejsce. No, realnie myślę, że taka sytuacja będzie miała miejsce co najmniej do końca tego roku. Okej, okay, a jak myślisz, jakie właśnie są powody, dla którego deweloper sprzedaje? Bo mówi się, że część branży w tych czasach, kiedy wszystko szło do góry i to ostatnie 5 lat, to ten rynek był, kupowanie był trudniejsze niż jest teraz, prawda? Czyli dużo ciężej się negocjowało z deweloperami, bo oni mieli dużo alternatyw, dużo mieli pieniądza rozproszonego po rynku, bo byli i inwestorzy, i prywatne osoby kupowały, po prostu wiele osób kupowało mieszkania i było ciężko kupić, natomiast gdzie jest prościej. Ale jak to było w tych ciężkich czasach? Dlaczego? Bo ja jestem z pozycji dewelopera i ty byś mógł pokazać jakby sytuację, w której ty budowałeś win-win, że oni byli w stanie jakieś dać Ci ustępstwo, tak? No to może zacznę od najbardziej komfortowej dla mnie sytuacji. Jak szedłem do dewelopera i kupowałem od niego całą inwestycję, na przykład 200 mieszkań, no to bardzo łatwo było wypracować schemat win-win, no bo strategia sprzedaży u dewelopera polegała na tym, że w jednej transakcji tak naprawdę podpisywał umowę, zamykał kontrakt. Tak, miał generalnego wykonawcę, to miał generalnego nabywcę. Tak, i my zobligowaliśmy się, że w ściśle określonym czasie, na przykład 6 czy 8 miesięcy, bo to było podzielone na dni, będziemy systematycznie podpisywać umowy przedstępne na daną inwestycję, więc tu dużo łatwiej było wypracować wspólny kompromis, no bo szukaliśmy wspólnego mianownika, żeby deweloper zarobił i żeby inwestorzy zarobili. No więc tutaj to była najbardziej taka komfortowa dla mnie sytuacja, ale ponieważ mamy bardzo szerokie grono odbiorców, to przy 2 mieszkaniach udało się negocjować bardzo korzystne warunki, bo trzeba zwrócić uwagę, że jak pójdziesz do dewelopera i poprosisz go o system 10-90 na mieszkaniu, które jest warte 1 000 000, to Ci deweloper udziela nieoprocentowanego kredytu w wysokości 900 tysięcy złotych. Ale jak poprosisz go o 10 tych mieszkań, to on Ci musi udzielić kredytu 9 milionów. Tak. Więc ostatnio dużo łatwiej było negocjować te warunki na małych pulach mieszkań. Deweloper chciał domknąć kwartał, domknąć półrocze, tak, albo domknąć rok, spółka akcyjna. Tutaj to był bardzo dobry moment na zakupy, że ostatnie 2-3 mieszkania w inwestycji, to wtedy była przestrzeń, no bo wiadomo, że notowania są na koniec roku najważniejsze dla spółek, więc dużo łatwiej było zrobić ten mały zakup od dewelopera na preferencyjnych warunkach, niż wbrew pozorom ten taki duży, mam na myśli 10-20 mieszkań. No tak, więc była przestrzeń dla każdego inwestora. Bo jeżeli on Ci kredytuje, to też się obciąża ryzykiem, bo jeżeli nie ma finansowania zagwarantowanego, no to przez to, że sprzedasz dużo pulę, to też może się wywrócić, tak? No może się wywrócić, dlatego tutaj deweloperzy odmawiali na przykład współpracy na takich zasadach, że przychodziła spółka z o, kapitał zakładowy 5 tysięcy, wczoraj założona i ktoś podpisywał umowę na 20 mieszkań, bo takie sytuacji też miały miejsce i potem bardzo często ci inwestorzy myśleli, że złapali Pana Boga za piętę. Rzeczywistość okazywała się inna, nie sprzedawali tych mieszkań i to potem się odbijało na wszystkich innych fliperach. W szczególności w tym 2022 roku, tak?
w 22, w 21 już te sytuacje miały miejsce i one wielokrotnie były powtarzane, bo gdzieś ktoś kogoś znał, myśli, to wezmę 30 mieszkań, a ułożenie strategii sprzedaży dla 30 mieszkań w jednej inwestycji, to nie jest takie proste, jak sprzedaż jednego mieszkania tak, wykończonego. I wystawienie go na to do mnie, tak? Dokładnie, to tak nie działa. Mhm. Okej, okay, to Maciej, powiedz mi, jakie jest takie idealne mieszkanie dla Ciebie na rynku pierwotnym? Tak, jakbyś miał wskazać taki ideał, jakich mieszkań szukasz? Dzisiaj? Tak. Znaczy dzisiaj i zawsze, no bo jakby król jest tylko jeden i on jest bezwzględnie na samym początku listy. To są dwa pokoje w przedziale między 35 a 45 metrów. Mhm. Dwa pokoje, tu podkreślam, bo to muszą być dwie oddzielne izby. Bo czasami deweloper sprzedaje kawalerkę, gdzie jest możliwość wyodrębnienia tej drugiej sypialni, izby, jak zwał, tak zwał, no nie jest to komnata. Nie może tego zrobić, bo będzie niedoświetlony pokój, ale ty widzisz na rzucie, że bez problemu stawiasz ściankę działową, więc to jest ten idealny produkt. Ja nie jestem zwolennikiem kawalerek. Raz, sami wszyscy możecie to zweryfikować. Jak wejdziecie do deweloperów, zróbcie sobie tak testowo 100 spotkań, to w Sennikach nie ma kawalerek, a jeżeli są, to one są w bardzo małej ilości. Więc te małe dwa pokoje tak naprawdę dla strony popytowej i podażowej widać, że są hegemonem. Tak, bo to jest też tak, że one zjadają miejsce, jakby możliwości lokalowe, czyli po pierwsze mały jest popyt na nie, a po drugie każdy takie mieszkanie zjada ci miejsce postojowe, nie? Tak, każda kawalerka no, pożera, to jest bardzo kosztowne dla deweloperów wgryzanie się w ziemię, ale dzisiaj klienci chcą dwóch izb. Dzisiaj to mieszkanie na jednym pokoju dla ludzi zamożnych, no bo mówmy się, że ten rynek pierwotny jest dla klasy średniej wyższej, no to oni chcą mieć jakiś komfort, tak? No to nawet jak na ciebie żona czy dziewczyna się obrazi, to nie może trzasnąć drzwiami, no bo co, do łazienki chyba. A od mieszkania. No to też, ale to nie wiadomo z której strony. I też budowa takich mieszkań jest o wiele droższa, czyli budowa kawalerki jest dużo droższa na każdy metr kwadratowy, bo jeżeli mamy na przykład 50 metrów, a 25, no to mamy dwa razy wyższy koszt za drzwi wejściowe, dwa razy wyższy koszt za piony, za instalacje wszystkie, za okna. Podłączenia, tak, wszystko. Tak, więc jakby to tak się wydaje, że to jest cena z metra podobna, ale wybudowanie takiego mieszkania czasami jest to nawet 30-40% droższe niż dużego mieszkania 60-metrowego, tak? No i to miejsce w hali zabija po prostu system dla deweloperów. No chyba, że ktoś mieszka, buduje na peryferiach, no, gdzie ma na przykład miejsca zewnętrzne. Miejsce zewnętrzne i tak naprawdę jest nieograniczony, tak? Wiesz co, w przypadku Warszawy ciężko by było znaleźć takie, to byśmy musieli pod Lublinem budować, jeżeli chodzi o peryferia Warszawy, bo znowu z drugiej strony ci deweloperzy, którzy nawet decydują się na te parkingi zewnętrzne, to, no to też wyciskają z tego po maksie, nie? No ale oni już ważą, że ta cena tej hali jest zbyt wysoka i szukają jakichś optymalnych rozwiązań. Teraz spotykamy coraz częściej, że zamiast jednego budynku jest budowana hala garażowa, wielopoziomowa, ale na powierzchni, tak jak mamy w galerii, no bo to jednak koszty są dużo niższe. Bo właśnie w ziemi się najdrożej buduje, a na górze, no, to tak jest na złotej, że wjeżdżasz na parę pięter, prawda, i masz pierwsze piętra to są garaże, a dopiero wyżej masz mieszkanie, nie? Tak, i tam nie jest tanio. Tak, i tam nie jest tanio, ale mimo tego mają też chyba podziemne parkingi, tak? Jakby... Chyba są trzy poziomy. Tak, więc no... Czasami jest tak, że niektórzy deweloperzy wolą zabudować mniej, ale żeby nie budować hal, bo na halach się nie zarabia, tylko się dokłada często do tego. Dokładnie. Okej. Okay. A jakie błędy popełniają początkujący fliperzy, którzy wchodzą na rynek? No przede wszystkim taki podstawowy błąd to jest, ktoś dostaje ofertę od szwagra albo od jakiegoś kolegi, bo wszyscy teraz dookoła inwestują w nieruchomości, no więc ja też będę inwestował w nieruchomości. Ktoś mu podesłał ofertę, on nie potrafi jej zweryfikować, czy to jest dobra cena, czy to jest dobry układ. W ogóle umowę, którą podpisuje, nie przeczytał jej, nie dał jej prawnikowi, podpisał na przykład umowę deweloperską, nie może sprzedać w trakcie budowy, czeka na księgi w Warszawie pół roku i się okazuje, że 4 lata będzie siedział na danym mieszkaniu, bo jak źle trafi, to może tak być. I z najlepszej okazji inwestycyjnej, no rozmyje mu się to po prostu w czasie. To jest biznes tak jak każdy inny. Czy handlujesz na giełdzie, czy handlujesz krypto, czy handlujesz nieruchomościami. Oczywiście nieruchomościami trochę łatwiej niż tradować na kryptowalutach, ale musisz mieć jakąś bazę wiedzy. No, przeczytaj dwie książki, zobacz trzy filmy na YouTubie i zapytaj chociaż tego kumpla, czy on by to kupił. Mhm. To naprawdę niewiele kosztuje i kup mu potem cheeseburgera w McDonaldzie, ale nie może być tak, że każde mieszkanie jest okazją inwestycyjną, bo nie byłoby dla nas miejsca. Ja bym może nie pytał kumpla, czy on by to kupił, tylko czy on to kupił, tak? Bo jeżeli on to kupił, to jest dużo większa szansa, bo jest dużo takich doradców, którzy nie mają pojęcia, a mówi, zainwestuj w to.
jeszcze, a nośnie tego, tej analogii do krypto czy do giełdy, no mi się ona nie podoba, bo jakby to sugeruje, że inwestowanie w nieruchomości jest spekulacją, nie? Bo to są takie trzy spekulacyjne biznesy, a ja na przykład nie uważam siebie za spekulanta, bo ja nie zarabiam na tym, że ceny idą do góry, tylko na tym, że kreuję wartość. I jakby oczywiście, że zarabiamy na tym dzięki dodatkowo, że ceny rosną. Zarabiamy więcej. Zarabiamy więcej, to jest bonus. Natomiast nie możemy się ustawiać w kolejce po ten bonus jako główne wynagrodzenie, bo może być tak, że w najbliższych roku, dwa czy trzech ceny nie będą rosły. Tego nie wiemy na 100%. Jakby czujemy, że jeszcze jest potencjał, żeby było drożej. Chyba mamy taką zgodę, prawda? No co najmniej o wskaźnik inflacji. Tak, więc jakby tutaj mamy, ale ceny mogą stać w miejscu przez najbliższe półtora roku i to osoby, które kupiły po cenie bez negocjacji, po cenie rynkowej dzisiaj, no jutro mogą tego zysku nie doczekać. Ja Ci powiem tak, jak ja zaczynałem inwestować na rynku pierwotnym w Poznaniu, to u nas przez wiele lat średni wzrost cen nieruchomości w Poznaniu na rynku pierwotnym oscylował między 2 a 5%. Mhm. To umówmy się, że jak idzie cena rok do roku 2%, to nie ma wzrostu. Tak. Poznań jako jeden z nielicznych, jak sobie sprawdzicie, jak wyglądały ceny 10-9 lat temu w Poznaniu, był anomalią do innych miast, tam ceny były konstans i można było realizować zyski. To, że rynek pójdzie 10% do góry w ciągu 12 miesięcy, to tylko pozwoli Ci zarobić zamiast 70 tysięcy 85, ale nie możesz bazować na tym, że Ty dzisiaj kupisz dziurę w ziemi po najwyższej cenie w okolicy, ceny nawet by rosły o wskaźnik inflacji i się okaże, że za 2 lata dalej będziesz miał najdroższe mieszkanie w okolicy, bo nawet jak wykreujesz wartość, zrobisz to wykończenie idealnie, to dalej możesz nie zrealizować tego zysku, po prostu klient Ci odda to, co zainwestowałeś, a stracisz półtora roku swojego czasu. Więc ten rabat, bo bardzo często kiedyś było pytanie na temat ceny i ile rabatu, ile set złotych da Ci deweloper, on jest bardzo ważny, ale weźcie pod uwagę ten drugi czynnik, jaki dzisiaj mamy, koszt pieniądza. Jak Ci deweloper daje kredyt 1 000 000 złotych nieoprocentowany na 2 lata, to też to trzeba w tym Excelu umieścić, bo ktoś ten koszt będzie musiał ponieść. Tak. Prawdopodobnie wszyscy inni w tym bloku. Tak. Dokładnie, a wiesz, to są deweloperzy, którzy się zgadzają na przykład na różne zapisy, takie jak na przykład na to, że można sprzedać w trakcie, czyli on nie ma problemu z tym, że ty oferujesz to mieszkanie gdzie indziej. Są tacy, którzy absolutnie, definitywnie nie, a są też tacy, którzy można ich do tego przekonać. I jakich argumentów byś użył, żeby przekonać dewelopera do tego, żeby móc w międzyczasie, podczas jego budowy i sprzedaży innych mieszkań, móc to mieszkanie wystawiać i żeby on się zgodził na cesję bądź na odstąpienie? Zacząłbym przede wszystkim od zbijania jego obiekcji, bo te obiekcje dewelopera, dlaczego nie chcą się zgodzić, są bardzo różne. Mhm. Najtrudniejsza jest obiekcja nie, bo nigdy tego nie robiliśmy, więc są tacy deweloperzy, ich wbrew pozorom jest bardzo dużo, im mniejsze miasto, tym więcej jest takich odpowiedzi. Jak wyjdzie pan prezes i powie, że nie, albo nikt nie będzie zarabiał na jego metrach kwadratowych, to bardzo trudno tutaj wyperswadować to. Ale jeżeli jest płaszczyzna do rozmowy, że druga strona nie robiła, nie zna się na tym, ale chciałaby to zrobić, ale boi się zagrożenia w postaci konkurencji, to nic prostszego. No to powiedzmy deweloperowi, że będziemy sprzedawać nasze małe mieszkania, jak on się wyprzeda ze swojej podaży. To jest najprostsze takie rozbicie takiego argumentu, że on się boi, że on nie sprzeda. Ja mówię, nie ma problemu, to ja będę sprzedawał dopiero za rok. Pan ma teraz 12 miesięcy, niech pan to sprzedaje przez rok, a ja się będę wystawiał od 13 miesiąca. I to już daje chociaż do myślenia tym deweloperom, że okej, to przecież ja i tak planowałem to sprzedać 7, gość daje mi 12, to że on za półtora roku będzie sprzedawał swój towar, to notabene nie będzie ze mną konkurował, bo ja już nie będę dla niego tutaj miał alternatywnego towaru. Ale zapisujesz to w umowie na sztywno? Bo... Tak. Jeżeli deweloper tego oczekuje, to tak. Pamiętaj, sam jesteś deweloperem, ale deweloper budował mieszkania, buduje i będzie budował. Tak. Biznes w nieruchomościach nie polega na tym, że ja dzisiaj pójdę do dewelopera, kupię 10 mieszkań i sprzedam, bo jutro i tak będę bez pieniędzy, no bo zaraz to zreinwestuję, tylko chodzi o to, żeby budować relacje i działać z tymi partnerami cały czas. Jeżeli on wyjdzie zadowolony z transakcji, rozpocznie kolejną budowę, to do kogo zadzwoni, jak będzie chciał uruchomić przedsprzedaż? Tak, wiadomo, że do Ciebie. A powiedz, taką największą zaskoczenie, które miałeś w tej branży, jakby coś Cię najbardziej zaskoczyło? To z takich pozytywnych aspektów zadzwonił kiedyś do nas deweloper z Łodzi, z którym mieliśmy zbudowaną relację, bo kupiliśmy od niego wcześniej 3/4 bloku. Pamiętam, byliśmy wtedy w Gdańsku, dzwoni deweloper, mówi: cześć Maciek, chcecie kupić blok? Ja mówię, że chcemy. On mówi, to przyjedźcie do Łodzi. Ja mówię, ale my nie chcemy zapłacić. On mówi, spoko, dogadamy się. Przyjechaliśmy do Łodzi, dogadaliśmy się z deweloperem, że dajemy mu 10% za blok i resztę mu damy pół roku po wybudowaniu. A on mówi, że dobra.
zamknęliśmy sprzedaż w ciągu 2 tygodni, czyli 28 mieszkań zostało podpisanych z inwestorami i dostaliśmy blok wartości 9 milionów złotych za 900 tysięcy złotych do dyspozycji. No i to był tak zwany złoty strzał. I często pada pytanie, a co deweloper z tego miał? Mhm. To jest pierwsze pytanie, jak opowiadamy o tym case'ie. No więc od razu odpowiem. Raz, miał inwestora, który wniósł mu działkę do inwestycji i powiedział, że on weźmie sobie 3 wybudowane mieszkania za tą działkę. Mhm. Od nas dostał od razu zamkniętą przedsprzedaż. Zanim wbił łopatę, pokazał w banku, że 100% mieszkań jest sprzedanych, podpisanych umowami przedwstępnymi, notarialnymi, z wpłaconymi zadatkami. Czyli miał działkę, 30% wartości, miał 10% od nas jako zadatki, nawet strony internetowej nie zrobił inwestycji, nie musiał uruchamiać biura sprzedaży i dostał finansowanie z banku na domknięcie inwestycji. I robił to, co umie najlepiej, bo buduje od 12 lat. I policzył sobie już marżę od tego momentu, bo znał koszty budowy, znał koszty kredytu, znał koszty sprzedaży i miał wszystko. Koszt sprzedaży to był żaden. Tak, przychód już tam miał zagwarantowany. On wiedział, że zarobić te inwestycji X i miał to dopięte w momencie, kiedy zanim koparka wjechała na budowę, to on już wiedział, jaki ma zysk. Tak, musiał tylko to wybudować po prostu. Nie? Dokładnie. Niska zabudowa bez hali garażowej, czyli 14 miesięcy. Inaczej nie był pazerny, bo mógł powiedzieć, a może jak będę sprzedawał sobie to na przedsprzedaży, w czasie to ceny pójdą do góry, mi koszt budowy będzie stały, bo będę miał generalnego na przykład, bo sam będę generalnym, tak? Tu nie mam ryzyk, ale też mam potencjalne możliwości. Wielu deweloperów jest takich, ja sam taki jestem, że no, nie sprzedajemy od razu wszystkiego, tylko wiadomo, że czas działa na konto dewelopera i powoduje to, że część mieszkań jest sprzedawane po cenie 10 z metra, a później za 12, prawda? I słuchaj, tam była taka sytuacja, miała miejsce, że wtedy, jak mieliśmy podpisaną tą umowę na ten blok, to był ten drastyczny wzrost cen wykonawstwa. Mhm. Stal poszła bardzo mocno do góry. Nie wiem, czy pamiętasz, jak szalały te ceny. Pamiętam. I deweloper do nas zadzwonił i nie musieliśmy tego zrobić, ale dołożyliśmy mu 5% do ceny od całości. Każdy solidarnie inwestor dołożył, no bo... Było ryzyko, że się wywróci. No. Nawet nie tyle, ale było ryzyko, że mu zje to całą marżę. To była nasza druga transakcja z tym deweloperem, gdzie no, to, co powiedzieliśmy na początku, win-win. Ja bym się wtedy połasił, nawet nie ja, my tam z Patrykiem mieliśmy też 6 mieszkań kupionych na te 5%, ale ten człowiek już by ze mną nie zrobił interesu, on by nie odebrał ode mnie telefonu. To w ogóle nie o to chodzi, bo to miało miejsce 5 lat temu czy 4 lata temu, a my do dzisiaj kupujemy od niego mieszkania i te 5% i tak pokryli finalnie klienci, którzy od nas kupili. Jaki tam zysk na tym był, pamiętasz? No wiesz co, tam były rekordowe zyski, bo my akurat na tych małych mieszkaniach w granicach 400% zarobiliśmy, bo wkład w inwestycje był 18, a zarobek w granicach 80. No fajnie. No okej, to był taki pozytywny, prawda? Czyli jakby jest lekcja z tego taka, nie zakładaj nigdy coś, na co ty byś się nigdy nie zgodził, albo że wszyscy myślą tak samo jak i ty, tylko bądź otwarty na negocjacje i jakby nigdy nie zafiksuj siebie i tego kontrahenta, że się nie da. No, jak nie zapytasz, to się nie dowiesz. To akurat była komfortowa sytuacja, bo on do nas zadzwonił, ale pierwszy blok, 70% z tego bloku, to my do niego poszliśmy z tą propozycją. Te warunki nie były takie dobre, po prostu było zwykłe 10-90. Mieliśmy potężne problemy ze sprzedażą tych mieszkań, ponieważ to były 80-metrowe mieszkania w Łodzi po 5 tysięcy, a wtedy dla Łodzi to by było tak, jakbyś 4 miliony musiał położyć na tamten czas. I strasznie się z tym męczyliśmy, ale pomagaliśmy deweloperowi dowieść tą inwestycję do końca. On nam pomagał, bo też nam przesyłał swoich klientów i to gdzieś zadziałało, nie? I dwie strony na tym zyskały, więc no warto szukać nowych rozwiązań i no raz po raz to wejdzie. Okej, wspomniałeś o Patryku, to jest swój wspólnik, prawda? W którym tak. Razem działacie w ramach Flip na Pierwotnym. I możesz coś więcej powiedzieć o tej współpracy, bo jakby na czym ona polega, jakby jakie są korzyści tego, że masz wspólnika w tym projekcie, w tym biznesie i jak to działa? Jakby, kto jest od czego? Wiesz co, my z Patrykiem w ogóle się znamy ze studiów. Ja poszedłem, tak jak wszyscy, na studia dzienne, ale byłem na studiach dziennych 3 miesiące. Bo sytuacja wyglądała tak, że wtedy średnio na etacie w Poznaniu zarabiało się jakieś 800-1200 zł, a ja miałem już wtedy ratę za auto 2140, pamiętam to jak dzisiaj, i nie byłem w stanie godzić studiów dziennych z utrzymaniem się w Poznaniu. Więc po 3 miesiącach niestety musiałem zrezygnować, w razie czego zrobiłem zaoczne, mam papiery są. Magistra zarządzania i marketingu, jakby ktoś miał wątpliwości co do mojego wykształcenia, ale tam poznałem Patryka, poznałem jego żonę, poznałem swojego wspólnika, z którym na początku flipowałem, więc warto się edukować, jak ktoś mnie pyta, czy wartość na studia, uważam, że tak. Nie wiem, czy powiedzę, ale dla relacji.
I właśnie Patryk flipował cały czas na tym rynku wtórnym. Jak on mi opowiadał, jakie tam ma wyzwania, to ja mówię, ojejku, to nie dla mnie, nie? Ja mówię, to nie dam rady. Ja zrobiłem 200 flipów jednego na wtórnym. I ja mówię, i mu cały czas mówię, kurczę, spróbuj na pierwotnym, spróbuj na pierwotnym, spróbuj na pierwotnym. Który to był rok? No wiesz co, to było zanim zaczynaliśmy FNP, czyli to było jakieś 8 lat temu, bo FNP ma 7 lat, czyli to było 8 lat temu, jak, że tak powiem, starałem się go przekonać do tego rynku pierwotnego, żeby zrobił flipa, ale Patryk zawsze, zanim wszedł inwestycje, robił Excela, czyli tutaj mamy koszty, tu mamy wykończenie, za tyle prawdopodobnie sprzedamy. Ale w tamtym czasie, 8 lat temu w Poznaniu, bardzo było trudno zrobić w Excelu wynik finansowy, ponieważ ta cena sprzedaży była tylko i wyłącznie szacunkowa. To było na takiej zasadzie, że kupujemy, wykańczamy, doliczamy 1000 do metra i to sprzedajemy. Ale ja nie miałem dla niego żadnego podparcia, bo w promieniu 4 km nie było żadnego mieszkania sklipowanego, więc to musiało być na słowo. I to było bardzo trudno przekonać. Ja to robiłem po prostu na czuja. Wcześniej dwa swoje prywatne mieszkania z rynku pierwotnego sflipowałem i wiedziałem, że to chodzi, ale nie było na to takiego dowodu, tego badania rynku, które dzisiaj każdy może wykonać. I jak udało się sfinalizować mu tą transakcję, 50 tysięcy, 50 metrów mieszkanie, 50 tysięcy był wtedy zysk, to połączyliśmy siły i stwierdzimy, że będziemy teraz robić zakupy wspólnie, no żeby negocjować lepsze warunki. No ale tak jak każdy inwestor w tym kraju, w pewnym momencie mieliśmy zapchane swoje portfele naszych wspólników i doszliśmy do wniosku, że trzeba pokazać ludziom, że rynek pierwotny nadaje się na flipa. I co wtedy było? Ogólnie śmiech i hejt, że tylko da się flipować na blokach z płyty i mieszkania w kamienicy, a na rynku pierwotnym to nie ma flipowania. A ja wyszedłem z taką opcją i mówię, to każdemu, kto przyjdzie do nas na szkolenie, jesteśmy w stanie dostarczyć okazję inwestycyjną w ciągu, wtedy powiedziałem, w ciągu 14 dni po szkoleniu, bo tutaj daliśmy sobie backup. I tak naprawdę tym wygraliśmy, bo pokazaliśmy, że teoria, to, że ja ci powiem, że idź, inwestuj teraz na rynku pierwotnym, będziesz milionerem, to jest jedno, ale praktyka pokazuje to, że my robimy 700 spotkań z deweloperami w ciągu roku, rok rocznie od kiedy powstało FNP i my pokazujemy tym ludziom, którzy do nas przychodzą, że to, co ja mówię, że jest system 1090, to ja go pokazuję i słuchajcie, deweloper X na mieszkaniu na pierwszym piętrze ma tą ofertę dla ciebie. Czyli łączymy teorię i praktykę, plus sami cały czas aktywnie inwestujemy. Czyli razem działacie i właśnie, bo większość osób, które działają, tak jak ja załóżmy w flipach, no głównie jestem sam, prawda, jakby mam swój kapitał, mam wspólniczkę, natomiast jakby ja jestem tym głównym inwestorem, właścicielem, można powiedzieć, osobą taką w pełni decyzyjną. A jak jest u Was jakby, kto jest od czego, jakby, bo na pewno się uzupełniacie, raczej nie jesteście tacy sami, prawda, tylko... Na pewno nie. Tylko właśnie dlaczego jesteście razem, a na przykład, nie wiem, po 5 latach się nie rozstaliście, bo czasem jest tak, że jeden ze wspólników mówi, no ten siedzi mi trochę na plecach, ja za niego robię i tak dalej, i tak dalej. A żeby ten partnerstwo szło dobrze, to muszą się te dwie osoby uzupełniać. To może od początku. Jeżeli chodzi o flipy, to z Patrykiem wspólnie zrealizowaliśmy około 30-40 flipów, ale z założenia od samego początku mieliśmy niezależne portfele. Patryk ma spółkę ze swoim tatą i jeszcze z jednym wspólnikiem, ja też miałem tego kumpla ze studiów i my niezależnie flipowaliśmy od samego początku. Wiadomo, że finalnie wypadkowa to jest tam z 40 flipów razem. Tak jak powiedzmy w tej Łodzi kupiliśmy 6, gdzieś nam wypadkowo się zdarzają, to robimy te flipy razem. Więc tutaj ten podział na osobne portfele, na trochę inne strategie, inne podejście do tego, co kupujemy, jak sprzedajemy i tak dalej, to też daje nam ten dystans do siebie. A w przypadku spółki FNP, mam na myśli spółki jako partnerów, to się uzupełniamy, bo działam w całkowicie innych zakresach. Patryk jest od takiej strony produktowej, jeżeli chodzi o Excel, o dopięcie tego wszystkiego. Ja zajmuję się takim spięciem całości, jeżeli chodzi o nasz projekt. Wspólnie jeździliśmy kiedyś do deweloperów, teraz już robimy to naturalnie, osobno. Dogrywaliśmy wszystko od początku do Z. Na początku nawet nie mieliśmy asystentki. Wszystko od początku do Z robiliśmy razem, ten podział funkcjonuje, uzupełniamy się na bieżąco, więc po co zmieniać coś, co jest dobre? No właśnie, a dlaczego nie budujecie nic? No bo jakby skoro znacie ten biznes, to dlaczego nie wchodzicie w deweloperkę? Wiesz co, mamy działkę 5600 metrów, mamy pozwolenie na budowę prawomocne. Tak naprawdę wystarczyłoby wpuścić koparki i budować, ale zarobimy na tym mniej niż na flipowaniu. Po prostu. To dlaczego tej działki nie slipujecie?
Wiesz co, wystawiliśmy ją z odpowiednią marżą. Okej, okej. Okay. Jest wystawiona z odpowiednią marżą, mniej niską, bo chcieliśmy wejść tą deweloperkę, powiem szczerze, tylko że teraz, z racji tego, że nie mamy doświadczenia, to by trzeba było jednemu z nas wyciąć 2 lata z życiorysu, zapłacić frycowe w każdym biznesie, bo nie ma siły, żeby pierwsza inwestycja powstała bezbłędnie. Ona była na 4,5 tysiąca metrów. To nie mówię, że jest duża, ale też nie taka mała. Tak. I teraz ja bym musiał 2 lata poświęcić na budowlankę, 2 lata zrezygnować z aktywnego flipowania i nie odrobiłbym tego przy tej inwestycji. Okej. Okay. Może nie budowlankę, prawda? No bo to jest akurat łatwo oddelegować, ale cały ten proces, żeby to komuś przekazać, jakiemuś tam załóżmy prezesowi albo menadżerowi, to albo ktoś wychodzi w butach innej firmy i to robi, albo sam się tego uczysz i uczysz innych, prawda? No zgadzam się, ale jak ja robiłem pierwsze flipy, to powiem Ci, że kładłem panele, malowałem, kładłem elektrykę i jak ja zatrudniałem swoją pierwszą ekipę na flipie, to jak wszedłem na mieszkanie, to ja od razu wiedziałem, co było nie tak, co zepsuli, co jest do poprawy, dlaczego te drzwi są tak w kuchni kiepsko zamontowane, bo są źle osadzone, a jak wszedłem w proces budowlany, to ja bym się musiał tego uczyć. Ciężko jest kontrolować kogoś, nie mając 100% wiedzy. Tak. Znaczy, ciężko, ale w tej branży właśnie w deweloperce to się różni tym od flipów, że ciężko znaleźć kogoś do pracy we flipach, kto jest z branży i będzie się dla Ciebie pracować, bo jak ktoś jest z branży, to sam to będzie robił. Bardzo ale, trudno. Ale w deweloperce jest mnóstwo ludzi etatowych, inspektorów nadzoru, kierowników budów, takich ludzi, którzy pracują na etacie i zarabiają dobrze, mają ekspertyzę, bo robią to po 20 lat i oni mają taką wiedzę, której Ty nigdy i ja razem wzięci nigdy nie zdobędziemy, ani nawet nie chcemy jej zdobyć. Nie chcemy. Ale oni są dostępni, oni też są projektowo, więc jakby tutaj jest taka możliwość, ale zdaję sobie sprawę, że wejście w ten biznes deweloperski ma pewną barierę tej takiej schylenia się po te pieniądze, tym bardziej, że no, każdy z nas ma tutaj szerokie możliwości, prawda? Doba ma 24 godziny. No, wybieramy tak naprawdę to, co jest dla nas najbardziej rentowne i to, co jest dla nas najbardziej zyskowne. No, robiliśmy tabelę zysków i strat, chociaż nie jestem zwolennikiem Excela. Nie jesteś zwolennikiem Excela? Nie. Czyli co, ty na czuja bardziej? Czy... Znaczy nie, ale no, przy tych 200 flipach, które zrealizowałem na własnym portfelu, to kupując mieszkanie, wykańczając je i sprzedając, to z pamięci wiem mniej więcej, ile zarobię, ile w to włożę, plus minus 10% i nie robię do tego Exceli. No bo to jest schemat powtarzalny. No, na mieszkaniu 50 metrów kwadratowych, na rynku pierwotnym nic się nie ma prawa wydarzyć. Tam nie pęknie Ci pion, nie musisz wymieniać instalacji elektrycznych, nie musisz wymieniać drzwi wejściowych. Tam, no nie wiem, no płytka będzie droższa w Leroy. Tak. O 20 zł na metr kwadratowy, ale to nie spowoduje, że Ci się budżet zwali w całej inwestycji, więc to jest bardzo powtarzalne, schematyczne. Jak wypracujesz sobie 2-3 projekty, na których działasz, to spokojnie możesz to powtarzać. A jak statystycznie robicie remonty? Ile procent wykańczacie i sprzedacie na brudno? Wiadomo, że już pomijając te pośrednictwo, prawda, wasze, to... No ja mam gdzieś 50 na 50, 50% okay. mieszkań, tylko że to trzeba zestawić tak, że kupujesz mieszkanie 100-metrowe, weźmy w Poznaniu, bo takich mieszkań mam najwięcej, to ono dzisiaj kosztuje 1 000 000. 250 tysięcy musisz włożyć w wykończenie, to jest 1 250 000 złotych w jedno mieszkanie 100-metrowe. A mając system 10-90, flipując na małych mieszkaniach, które są po 400 tysięcy złotych, to mogę tych mieszkań za ten sam kapitał kupić 30. Nie. Więc pół na pół mówię pod kątem kapitałowym, a na pewno nie pod kątem ilościowym, bo to jest niemożliwe, bo flipowanie takie klasyczne, czyli płacę 100% deweloperowi, przenoszę własność, wykańczam, jest strasznie kapitałochłonne. Nie. No, robią to ci, w szczególności, którzy tego kapitału nie liczą, to tak jak my, prawda? A to też się zdarza, tak? I też na to nie wychodzą. A największą wtopę, którą miałeś? Zakup mieszkania o powierzchni 55 metrów kwadratowych, typowego dla rodziny z dzieckiem lub dla starszej osoby, bez miejsca postojowego i bez możliwości zaparkowania bliżej niż 300 metrów od bloku. Okay. Była tak dobra cena, tak dobre warunki zakupu, że ja mówię, to jest najtańsze mieszkanie na rynku pierwotnym w Poznaniu. To była pozorna okazja. Po prostu najtańszy towar i to mieszkanie sprzedawało się rok. Ono zarobiło finalnie, nie? Ale w kontekście kosztu kapitału, zaangażowania, czasu, prezentacji, to było po prostu jedno wielkie nieporozumienie, bo ten produkt z założenia był przeznaczony dla kogoś, kto będzie jeździł samochodem. Finalnie, narożne mieszkanie, jeszcze ono nie miało balkonu, ale to nie było problemem. Ale to, że na ulicy nie można było stanąć, bo wszędzie były słupki, to te 300 metrów zabiło transakcję. Nieźle.
wiele osób nas postrzega jak konkurentów, prawda? Czyli może nie wiedzą, że się znamy nawet, albo myśli, że jesteśmy konkurentami, bo ja uczę ludzi na rynku wtórnym, jak zarabiać pieniądze, jak robić flipy, wy pokazujecie rynek pierwotny, też sprzedajecie swoje okazje. Jakby niektórzy, ja znam się z każdą osobą, która w Polsce to robi i mam wrażenie, że ludzie myślą o tym, że my jesteśmy, nie wiem, na śmierć i życie pokłóceni i jakby ze sobą rywalizujemy i podcinamy sobie gardła, tak? Myślę, że to są błędne wnioski. Powiedzmy jasno, rynek pierwotny produkuje w Polsce między 120 a 170 tysięcy mieszkań rok rocznie. No to nawet gdy my jako FNP kupiliśmy 2200 mieszkań, czy 2400 mieszkań na rynku pierwotnym przez tyle lat, to jest tak mały procent rynku, to jest tak znikoma jego ilość, że jakby starczy miejsca dla wszystkich. Dodatkowo ty się zajmujesz rynkiem wtórnym, gdzie my w ogóle w tym nie siedzimy. W ogóle nie leży to w kręgu naszych zainteresowań, gdzie podaż mieszkań na rynku wtórnym chyba szacuje się na około 500 000 w całym kraju, więc... Ja też wszystkich mieszkań tych nie kupię, no nie ma takiej ale opcji. Ale nie ma takiej siły. Ja uważam, że mieszkań jest naprawdę dla wszystkich, a uzupełnianie się wiedzą, czy nawet takimi uwagami, w którym kierunku idzie rynek, jak działać, jak funkcjonować, to tak naprawdę nam pomaga, a jest miejsce dla każdego tutaj. No, dokładnie. A my właśnie jedziemy teraz na debatę, bo będziemy mieli wspólną debatę na temat rynku deweloperskiego. Już za chwilę ją nagrywamy. Nie wiem, czy ten odcinek będzie przed, czy po, ale na pewno na naszym kanale i na FNP i na u mnie na moim kanale będzie ten odcinek. Także Maciej, dzięki Ci wielkie za tą rozmowę, było bardzo przyjemnie. Dziękuję. Piąteczka.